Dobry, witam w drugim odcinku Kucharki Kawidów. Dzisiaj będziemy realizowali na tej stacji. Sprawdzę sobie belkę, na jaką mam czekać, żeby była prawdziwa. Ale wygląda klasyfikacja. A to moja stacja. Moja, ale nie. Brawa, 12, więc jak już tam nie będzie, to nie będzie. Ale z pierwszej zbiry, który tutaj jest nowa rywalizacja na olimpijskich igrach. I bardzo ładnie są, bo tutaj jest taka przemysłowa, to walczą jednak. Tutaj chłopy do kasztanowych stopni jednak. Ja się skoczę na mój zarmoty. Więc tam może się zbiję, wyskoczę dalej od tej głowy do świata, może nie, zobaczymy. Boisko, 218 metrów, pozycja druga, teraz Patryk, jedyny ze Słowaków, jedyny z właśnie z tego kraju. Agresywnie w locie położony na nartach Patryk i to będzie Patryk 227 metrów, i szybka gra. On osobiście skakał się stopni. Zobaczmy, nisko nad wyskokiem leci szybka gra i to pewnie będzie dobry szok. O, niestety upadek. Być bardzo nie pociągnąłem. Ale mała ryż tymczasem. Dobra, ja prezentam film. Ładne wyjście z progu, ładnie leci. Będzie stąd dobry. Dobrze, jest 223 nawet. Zobaczmy informacje z koszy. Jak ktoś chce zobaczyć, to ja jestem. Tak, 23 metry. Chciałem pokazać wam. YouTube Kamil. Od razu w ogóle potem nagram video, znaczy przepis, który mogłem przyjrzeć. YouTube Kamil. Już tu wietrzu. Czarny kombinezon. Czy go zaniesie dobrze? Więc jednak trzeci zawodnik tego pucharu jednak nie najlepiej. Stało dwóch. Krzysiek P. Jakby na Watykanie. Drugi z pierwszym konkursem. Chyba będzie ładny stop. Będzie za 220 metrów. Tak jest. Będzie w czołówce. I na drugim miejscu Patryk na prowadzeniu. No i został Jorge Lorenzo, lider. Lider w ogóle serii. Bardzo ładnie skakał Ciepio. Wygrał. Teraz ja myślę, że trochę błąd tutaj był w obejściu z progu. Zobaczmy, krótko! 213,5. Siódme miejsce, zobaczmy, tak wygląda klasyfikacja pierwszej serii. Patryk na prowadzeniu. Na drugim miejscu Krzysiek, potem Formułowy Świat, Adam Mamyś, Gustaw MotoGP, YouTube Kamil, Jorge Lorenzo i szybka gra na ostatnim miejscu. Bo tutaj jest Krzysiek 0 metrów. No i szybka gra, zaczyna drugą serię. Chyba jednak będzie próbował w innych stoczniach spróbować. Będzie chciał spróbować najlepszej formy. Nie zalatuje! W granicach Teamsky stoczni. Najdłuższy lot tych zawodów. Raczej już nie powalczy w tym konkursie, ale co tu perfekcyjnie. Najdłuższy skok tych zawodów. Połach jak ładnie leżał. Dokładnie był wyłożony na latach. I lot bardzo udany. Wykończony telemarkiem. W ogóle tutaj 232,5 metra. Rekord Filipe Maszewaldem, który skoczy. Domenem Prewcem czy Peterem, już nie pamiętam, ale którymś z nich skoczyłem tutaj 237, ale niestety był upadek. No i Jorge Lorenzo, 75 metra około. Musi skoczyć, by prowadzić. Lider pucharu na pewno nie jest zadowolony po pierwszej kolejce. W drugiej będzie daleko, ależ on wysoko leci nad wyskokiem. Przestraszył się chyba właśnie tej wysokości. Widać było, że obniżył swój lot. Mam nadzieję, że nie dobrze słychać. Teraz może będzie. Jak mówiłem, nie wiem, czy było dobrze nie słychać, ale. On. Patrzcie, jak on tu wysoko leciał. Ale to się straszy z tym. Się straszy się bardzo do tej wysokości. Więc z drugiej strony zaczynamy z bardzo wysokiego celu. YouTube Kamil, zobaczmy. Jest Kamil.
Muszę sami to jednak, nie będę tak trafić z nimi. Gdzie tu jest. Będzie to dobry skok, ale nie tak dobry jak poprzedni ów. Jest na miejscu drugim. No i miejsca ma to GP. On tu jeszcze może myśleć zaatakować. Myślę, że jest w stanie. Pasywne wyjście z progu. Jeśli pasywnie właśnie ten moment po wyjściu z progu, czy będzie prowadzić sobie skoku? Myślę, że nie. Drugi będzie, tak jest. Ten skok nie był zły. No i Adam Małysz. Znaczy Adam Małysz, przepraszam. Czwarty będę tutaj, ja też nie mam tutaj. Czwarty w kłopiot, czwarty tutaj. Widzę, że się czai na podium, chociaż teraz leci bardzo nisko. I to nie będzie skok dobry, to będzie 20 cm. Jeszcze 6. I zobaczmy, została ta trójka. Jorge Lorenzo niesamowity comeback robi w tych zawodach. Formułowy świat. Bardzo słabo w tamtym momencie. Ale teraz fatalny błąd, więc Jorge Lorenzo już się, może witać się pomału z gąską i z miejscem na podium. Formułowy świat skacze dosyć krótko. Przepraszam cię, że znowu to błąd wciłem. Jest na miejscu piątym, no i została ta druga, Krzysiek też. Główny rywal, czyli Jorge Lorenzo, skoczył w drugiej serii daleko, chociaż najlepiej skoczył się w drugiej serii. Krzysiek P, wicelider tego pucharu. Nie, to nie będzie! Nie będzie dobre! To nie będzie dobry skok. Więc Jorge Lorenzo myślę, że już może być bardzo zadowolony z tego, w jakiej jest formie obecnie. Ten drugi skok był bardzo dobry, Krzysiek P tutaj. Ewidentnie świetki, no sorry, nie to wioski uściłem, bo to ja mam historię, no ale proszę zobaczyć jaki comeback. No i Patryk, no myślę, że jednak on wygra te zawody. Pewny skok w tej serii najdłuższy. Patryk, wystarczy, że skoczy dobrze. Wystarczy, że poleci na miarę swojej możliwości. I myślałem, że nie da rady, ale pociągnął ten skok i Patryk zostaje zwycięzcą konkursu w Helsinkach. Bardzo ładny skok Patryka. No może ten skok nie był jakiejś typowej klasy, ale pokazał, że był dzisiaj po prostu najlepszy. Więc tak wygląda klasyfikacja. Bardzo dobry występ tutaj. Całej pierwszej trójki, jeszcze też spisała się jedno nie najgorzej. Skok dnia zaliczył szybka gra, 229,5 metra, ale niestety jest na samym miejscu, a boty wiadomo. Tak. A tak wygląda klasyfikacja generalna, proszę zobaczyć, Jorge Lorenzo na prowadzeniu. No widać, że on będzie niewiarygodnie mocny w tym sezonie. I jest liderem, drugi jest Patryk, trzeci Krzysiek P. Czwarty YouTube Kamil, piąty Michał MotoGP, szósty Adam Naomi, siódmy szybka gra, ósmy Botkop, dziewiąty formułowy świat, dziesiąty Botstrop i jedenasty Bot zwykły. Dziękuję za oglądanie i dzisiaj jeszcze odcinek z kolejnego konkursu.